Witajcie. Robimy wał do Głębosza. Po 2 latach chyba się doczeka, bo wcześniej nie było kiedy. To trochę profili kupiliśmy i robimy. I się pomaluje maszynę. Tak wygląda Głębosz. Zaraz przejdziemy do wału tam. Widzimy się za chwilę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj tak on się będzie prezentował, ten Głębosz. Powoli działamy. O. Bo ze żniwami kombajn. Przy kombajnie nic nie będziemy robić w tym roku, tylko się posmaruje, wymieni olej jedynie co i będzie do koszenia, ale na razie koszenia się nie zapowiada, bo codziennie coś przepaduje, po trochę, po parę litrów, i wzięliśmy się za wał, który miał być już 2 lata temu założony i tak leżał. O, spawy. Tak, spawami, spawane. Jeszcze tylko poszlifujemy, pomalujemy. O. Wzmocnienie takie dane. I tylko poszlifujemy i się pomaluje całą maszynę. I tyle. Na razie jesteśmy. W tym momencie jeszcze porobimy, na jaką głębokość będzie pracowało, ale to tak wygląda, jak widzicie. A tak jak mówiłem, żniwa, do żniw jeszcze trochę, bo to pada codziennie, mokro jest, za bardzo nie schnie, nie ma temperatur, to wzięliśmy się za dorobienie wału do Głębosza. No, i tak to będzie się prezentuje na chwilę obecną. No i to tak to wygląda. Trochę maszyny już, coraz więcej. Wstawiamy sporniki powoli. Tutaj jeszcze nie ma zakresu, jak widzicie. Tutaj będzie zakres.
głębokości. No i powoli będziemy wzmacniać i kończyć. Jeszcze spawy trochę poprawiamy. Tutaj tak trochę polepione. Poprawimy spawy. Tutaj jeszcze nie było łapane, jak widzicie. Nie wszędzie, tylko na razie lecimy, co najważniejsze, aby połapać, żeby maszynę równo ustawiać. No i to tak wygląda maszyna. Z tym wałem. Inni mówią, że wał się zalepia, a ja jestem innego zdania. Jak dobrze ustawimy skrobaki, to się nic nie zalepia. I dlatego się zdecydowaliśmy na ten wał. Bo dla nas jest bardzo dobry tego typu wał. No i tak ta maszyna będzie wyglądała. Od tyłu. Tak to wygląda. Jeszcze pozmacniamy, tak jak mówię, poprawiamy spawy. I będzie przygotowana do malowania w końcu. Trzeba będzie je pomalować już cało. Oj, krowy się odzywają. I tak to wygląda ta maszyna. Jeszcze nagram efekt końcowy i to tyle w tym będzie odcinku. Coś tam jeszcze dorzucę, tak jak mówię, na końcu, jak będzie już wszystko pospawane, poskładane i regulacja głębokości będzie zamontowana, to jeszcze się włączę.
I tutaj mamy wał. Ramy już też pomalowaliśmy. Tak to będzie wyglądać. O. Rama od wału. A tam stoi ten pomalowany głębosz. To wygląda. No i jest, mamy efekt końcowy gębosza. Tak to wygląda. Gębosz pomalowany. Tutaj są zakresy. Trochę się nam pościerało, bo świeża farba, żeśmy wkładali ramę, ale to się delikatnie pędzelkiem domaluje. I tak to wygląda wszystko. Spawy tak wyglądają. No. Grubo spawu nie ożałowaliśmy. No. I to tak się prezentuje efekt końcowy tego gębosza. Jeszcze dużo zapytań było, czy tamten ciągnik da radę. No jak wiecie, nie robiłbym, jakby nie dał rady na 5 łap, tylko tak jak mówicie, na 3 bym zrobił łapy. I tak to wygląda maszyna. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę, jakiś komentarz mile widziany. No i subskrybujcie kanał, żebyśmy się mogli dalej rozwijać. I coś nagrywać dla was. Pozdrawiam.